Dzień dobry, połowa majówki za nami, pewnie macie już dość kiełbasek i piwa, więc mała przerwa na politykę i zapraszam na dzisiejsze XD-mości. Dobry wieczór. Dwa dni temu Daniel Obajtek mówił, że to zaszczyt być liderem listy PiS na Podkarpaciu, ale zebranie dziś na konwencji PiS w Kielcach nie dostąpili tego zaszczytu zobaczenia z bliska podkarpackiej jedynki. Nie było też mazowieckiej dwójki, czyli Jacka Kurskiego. Za to sporo pytań o to, kto kogo w PiS inwigilował Pegasusem. Jakub Sobieniowski. Miejsca swoje dostali, pewnie nawet ze sobą nie rozmawiają, mam na myśli Jacka Kurskiego i większość partii, tak samo jak Daniel Obajtek, no to po co mają się wychylać? To kłopot, gdy nie ma tak ważnego kandydata. Numer jeden, Daniel Obajtek. A wszyscy na konwencji pytają, gdzie jest. Tego nie wiem, nie kontaktowałem się z nim. Ja jestem, panie redaktor, ze Szczecina przyjechałem. Daniel Obajtek jak się ukrywa, no to nie mógł być przedstawiony, ponieważ go nie była... prawdopodobnie w Polsce, więc nie mógł być na tej konwencji. I pewnie powiecie, że no to nie ma szans, jak nie będzie w swoim okręgu się pojawiał. Roman Giertych nie pojawił się ani razu w kampanii do wyborów parlamentarnych i zdobył mandat. I to nie zdobył mandat z pierwszego miejsca, takie jakie ma Daniel Obajtek, tylko ten mandat wywalczył, uwaga, z miejsca ostatniego, nie będąc ani razu w Polsce. Nie widziałem go. Marek Suski to drugi kłopot PiSu na starcie tej kampanii, bo nie chciał Macieja Wąsika na liście mazowieckiej i swoje osiągnął. Maciej Wąsik jest jedynką na Podlasiu, Warmii i Mazurach. A... rodowity podlasianin startuje z mojego okręgu. Politycy PiSu muszą odpowiadać na pytanie nie o program, tylko o to, czy Marek Suski z PiSu, za rządów PiSu, był inwigilowany Pegasusem. Jeżeli mówią, że tego nie robili, no to uważam, że nie robili. To jest prawidłowa postawa, panie Marku. Trzeba wierzyć swoim kolegom partyjnym, no bo przecież nie mieliby żadnych motywów, nie miałoby sensu podsłuchiwania kolegi, prawda? Marek Suski był inwigilowany? Wypowiedziałem się publicznie na ten temat. Mariusz Kamiński jest jedynką w Lubelskiem, ale i partyjni działacze i dziennikarze pytają go, czy służby pod jego kierownictwem inwigilowały nie tylko Marka Suskiego, ale także Ryszarda Terleckiego. On też dostał wezwanie do prokuratury w sprawie Pegasusa. Nie no, nawet Terlecki, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, miała być podsłuchiwana? Pan był inwigilowany Pegasusem? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że nie. A odebrał pan wezwanie z prokuratury? Tak. Stawi się pan? Oczywiście. Na kiedy termin? Na jakoś koniec maja. Ten luz Terleckiego, człowiek, który już nic nie musi, jest tym posłem, ma, no jest dosyć dobrze ustawiony, zamiast wymigiwać się od odpowiedzi, to sobie na spokoju idzie i na luzie odpowiada dziennikarzom. Ja tylko czekam, kiedy dowiemy się, że Kamiński podsłuchiwał Wąsika, a Wąsik Kamińskiego, bo to jest naprawdę paranoja Jarosława Kaczyńskiego, który absolutnie boi się wszystkich. Oponentów politycznych, obywateli, ale też swoich politycznych braci. I może właśnie to jest przepis Jarosława Kaczyńskiego na tak długą władzę w swojej partii, że wszystkich ma obkręconych dookoła paluszka, o wszystkich wszystko wie, swoich przyjaciół nie traktuje jako przyjaciół, tylko jako potencjalnych wrogów, którzy być może będą coś chcieli knuć za nim, bo jak wiemy, w Prawie i Sprawiedliwości jest wiele obozów, którym na przykład nie podoba się urządzenie Jarosława Kaczyńskiego, ale Jarosław Kaczyński przez swoje rządzenie, nieufność do nikogo, wszystko o wszystkim wie, bo niektórzy przychodzą, żeby może się do niego przymilić, a on tak naprawdę to wykorzystuje, żeby mieć przecieki z każdego obozu. Wezwanie do prokuratury w sprawie Pegasusa, jak informuje Onet, dostali także Krzysztof Sobolewski i Marek Kuchciński. Politycy bliscy Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale oczywiście w czasie przemówienia prezes PiSu nie wspomniał o inwigilacji. To są wybory także o to, nie tylko o to, ale... także o to. To było jakieś rzucenie zaklęcia w stylu Korwin-Mikkego, tylko że po francusku, czy płyta się zacięła panu Kaczyńskiemu? O to byśmy pozostali państwem istniejącym. Pytania nie dotyczyły tego, co prezes PiSu miał na myśli. Dotyczyły Daniela Obajtka, inwigilacji Pegasusem, polityków PiSu, zarządów PiSu, no i jeszcze jednego, wielkiego, nieobecnego. Numer dwa. Jacek Kurski.
Jacka Kurskiego tutaj też nie było, ale na listach jest. Numerem 2 w Mazowieckiem. Pewnie będziemy słyszeć całą masę fejków, które będą tworzyć wrażenie, że Unia Europejska to jest jakieś siedlisko zła. I de facto będzie to taki polexitowy z gruntu program. Jeśli chodzi o treści polexitowe, to Donald Tusk zwrócił uwagę na to, co nawet reklamuje prorosyjski węgierski tygodnik, w którym Mateusz Morawiecki w rocznicę wejścia Polski do Unii ogłosił, że Bruksela, nie Moskwa, jest zagrożeniem dla demokracji w Europie. Donald Tusk w internetowym wpisie dodał, że kiedyś mówiono o takich pożyteczny idiota, w najlepszym wypadku. Żeby w Polsce istniały takie media, które przygotowywałyby swoje materiały tak jak TVN o Prawie i Sprawiedliwości, tylko jechaliby wtedy tam po wszystkich równo partiach, to myślę, że takie media byłyby bardzo chętnie oglądane przez wszystkich. Ta lewacka Bruksela, ten antyeuropejski przekaz PiS-u w wyborach do Europarlamentu ma także ponieść Daniel Obajtek. Jeden z najważniejszych polityków PiS-u tak odpowiada na pytanie faktów. Czy gwarantuje uczciwość Daniela Obajtka? Gwarantuje uczciwość swoją, a za innych to bym się nie... Więc jak widać, Ryszard Terlecki nie jest zwolennikiem kandydatury Daniela Obajtka, bo dosyć nieprzychylnie się o nim wypowiadał i nie chce za nikogo odpowiadać, czy ktoś jest uczciwy, czy ktoś nie jest uczciwy, albo po prostu ma to w dupie. Jest też taka możliwość, sądząc po wypowiedziach pana Terleckiego, któremu mam wrażenie, że wiele spraw zwisa i pasuje mu aktualna pozycja, jaką ma. Jarosław Kaczyński w przemówieniu zwrócił uwagę na niektórych kandydatów PiS-u. O Danielu Obajtku nie mówił, chociaż to on zdecydował o umieszczeniu go na podkarpackiej liście, na pierwszym miejscu. Jakub Sobieniawski, Fakty. Jak jesteśmy jeszcze przy Danielu Obajtku, no to Fakt doszedł do materiałów, albo po prostu weszli do dawnego biura Daniela Obajtka i pokazali, jak to wygląda, że to wygląda jak w pałacu prezydenta, że wszystko jest luksusowe. No ja nie jestem zwolennikiem takiego wystroju, no bo czym to się różni od normalnego takiego biurowego wystroju? No prezes Orlenu powinien mieć jakieś lepsze biuro, ale czy aż takie? Chociaż jak dogadywał się z Saudyjczykami, no to wypadało się pochwalić jakimś lepszym wystrojem.